Paula, wskoczyłaś na miejsce kontuzjowanej Mai Włoszczowskiej. Do końca nie było wiadomo, czy to ty pojedziesz, bo na liście rezerwowej była też Anna Szafraniec. Ta decyzja jest dla ciebie zaskoczeniem? Nie jest to dla mnie zaskoczenie, ponieważ w tym sezonie ja z Anią Szafraniec ścigałam się 3 razy. Były to starty w Mistrzostwach Polski, 2 razy w Pucharze Polski. Ja wszystkie te wyścigi wygrałam, Ania była 2 razy trzecia i raz druga. Także miałam nadzieję, że właśnie taka decyzja zapadnie i że to ja będę mogła zastąpić kontuzjowaną Maję Włoszczowską na igrzyskach. Wokół tej nominacji, tej rezerwowej nominacji było mnóstwo wątpliwości. Rozpętała się kolejna taka burza w polskim kolarstwie. Jak ty to wszystko odbierałaś? Ja starałam się patrzeć na to z boku. Czekałam na decyzję, miałam nadzieję, że ona zapadnie po prostu jak najszybciej, bo też niezależnie od tego, która z nas miałaby zastąpić Maję, czy Ania Szafraniec, czy ja, no to myślę, że dla każdej z nas było ważne to, żeby decyzję ogłosić jak najwcześniej, żeby do końca wykorzystać czas przed igrzyskami, maksymalnie go wykorzystać i jak najlepiej się przygotować. Z jakimi nadziejami jedziesz do Londynu? Satysfakcjonowałoby mnie miejsce w pierwszej dziesiątce i myślę, że jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli i przygotowania się udadzą, to postaram się właśnie o to powalczyć. Pierwsza dziesiątka dla zawodniczki, która debiutuje na tak poważnej imprezie. Ty na co dzień jeździsz wciąż w kategorii młodzieżowej do lat 23. To niezbyt śmiały cel, jak dla ciebie, tak jak powiedziałem, dla zawodniczki, która no, tego obycia międzynarodowego na kluczowych imprezach tak wiele nie ma. Rzeczywiście ja doświadczenie dopiero zdobywam. No ale żeby się rozwijać, trzeba sobie stawiać wysokie cele, dlatego też chcę walczyć o pierwszą dziesiątkę. Byłaś na trasie olimpijskiej? Wiesz, jak ona wygląda? Byłam na trasie w ubiegłym roku, w maju. Także znam tą trasę, to jest trasa wytrzymałościowo-szybkościowa. Jest ona dosyć szeroka, utrudnienia techniczne są zrobione sztucznie przez organizatorów. Natomiast w tym roku nastąpiła zmiana, organizatorzy dodali kilka sekcji technicznych, no i to będzie dla mnie pewną nowością, ale oczywiście przed startem na igrzyskach jeszcze będę na tej trasie trenować. Sporo wątpliwości także wywołuje temat, kto będzie twoim trenerem podczas tej imprezy. Selekcjonerem jest Marek Galiński, Andrzej Piątek. Wybiera się jednak tam, z tego co słyszeliśmy, prywatnie i też będzie ci pomagał. Myślisz, że to dobre dla ciebie? Jaka tak naprawdę konfiguracja byłaby najbardziej satysfakcjonująca, byś czuła się najlepiej na tej imprezie? No ja ciągle pracuję z trenerem Andrzejem Piątkiem, także on doskonale zna mój organizm, moją psychikę, ale też wie, jak przeprowadzić treningi na trasie tuż przed zawodami, co musi zrobić, żebym ja na tej trasie jechała jak najszybciej. Także dla mnie najlepiej by było, gdybym do końca mogła współpracować z moim trenerem. No tak, ale będąc członkiem reprezentacji na igrzyska, musisz poddać się tym rygorom, jakie wyznacza kadra i jej selekcjoner, prawda? Oczywiście, to nie ulega wątpliwości. No i tak będzie. Zobaczymy, jaka będzie ostateczna decyzja Polskiego Związku Kolarskiego i do tej decyzji się dostosuję. Nie sądzisz, że zbyt dużo zamieszania jest wokół kolarstwa górskiego, zwłaszcza, że ten ostatni rok to taki piekielnie trudny dla was czas, ale też sobie dobrze nie robicie, bo wasza dyscyplina nie jest masową, jest niszową, a moim zdaniem nie stać was na takie awantury, na takie wojny non-stop. Rzeczywiście o kolarstwie górskim ostatnio jest głośno w mediach. Ostatnio, czyli w zasadzie od ponad roku. I pewnie te afery nam nie służą. Natomiast no, dobrze by było, żeby tak naprawdę usiąść przy jednym stole, żeby wszyscy sobie wyjaśnili co i jak. I wtedy pewnie wojna w mediach by się skończyła. Bo tak naprawdę to nie doszło do żadnych rozmów tak zwanych prywatnych, tylko ewentualne animozje wyjaśniane są medialnie, co chyba nie jest dobre. Byłaś jedyną zawodniczką z tej szerokiej grupy, której przewodził Andrzej Piątek jeszcze do ubiegłego roku i tą jedyną, która opowiedziała się po jego stronie. Pozostałe zawodniczki, też członkowie sztabu
o czym ostatnio także przypominano, byli przeciwni. To co cię takiego skłoniło do tego, by nadal pracować z tym szkoleniowcem? Ja nie miałam po prostu żadnych powodów do tego, żeby tą współpracę zakończyć. Z trenerem Andrzejem Piątkiem współpracuję od połowy 2008 roku, przy czym już nieprzerwanie od połowy 2009 roku. Ta współpraca układała się dobrze i wyniki pokazywały, że się rozwijam, że wszystko idzie w dobrym kierunku, bo chociażby w roku 2010 zdobyłam brązowy medal Mistrzostw Świata. Do tego dobrze się dogaduję z trenerem, on zna mój organizm, wie jak mnie poprowadzić, żebym mogła się dalej rozwijać. Także no, ja nie miałam żadnych wątpliwości, żeby tą współpracę kontynuować i nie bałam się o tym powiedzieć. Myślisz, że jest szansa na to, by po igrzyskach wszyscy siedli, tak jak sama powiedziałaś, do jednego stołu, by była to Maja Włoszczowska, pozostałe członkinie grupy CCC Polkowice, ty, wasi szkoleniowcy, nie wiem, prezes Polskiego Związku Kolarskiego, byście usiedli, porozmawiali, a na koniec takiej rozmowy podali sobie ręce? No, szansa jest na pewno. Natomiast czy do tego dojdzie, no to tego nie wie nikt. Zobaczymy po igrzyskach. Czego życzyć ci na igrzyskach w Londynie? No, kolarzom zawsze życzy się połamania kół, ale wolałabym tego uniknąć. Powodzenia w takim razie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, do widzenia.